Katarzyna Werner od 1999 roku pracowała w telewizji. Pierwsze kroki w branży dziennikarskiej stawiała w poznańskim oddziale Telewizji Polskiej, później prowadziła wiadomości w TVP1, by w końcu zacząć współpracę z TVN24, gdzie współtworzyła m.in. program Wstajesz i Wiesz. Gdy świat ogarnęła pandemia COVID-19, Katarzyna postanowiła nieco zwolnić, wzięła urlop wychowawczy, spakowała cały swój dobytek i wraz z rodziną wyruszyła na Zanzibar. Życie w egzotycznych okolicznościach przyrody okazało się na tyle atrakcyjne, że doświadczona dziennikarka postanowiła postawić. Werner nigdy nie kryła, że powodem, dla którego zdecydowała się zmienić swoje życie o 180 stopni, było zmęczenie. Nie chodziło jej jednak o samą pracę w mediach, a o polityczne wydarzenia, które dzieją się w Polsce, a którymi ona czuła się po prostu przytłoczona. To będzie moja pierwsza majówka od prawie 23 lat, kiedy nie będę pracownikiem żadnej telewizji. Powiedziała podczas wywiadu dla Wirtualne Media Plac. Jak zapewnia, udało jej się pożegnać z dotychczasowym pracodawcą w bardzo dobrej atmosferze. Choć przyjaciele z TVN24 zapewniają, że praca będzie zawsze czekała na ich telewizyjną koleżankę, Werner ma nieco inne plany na zawodową przyszłość. Od 2 lat rozkręca swój własny biznes na Zanzibarze i to jemu zamierza teraz całkowicie się poświęcić. Od 2 lat uczę się nowego zawodu w zupełnie innej części świata i już tak mam, że jak coś robię, to na 100% i do końca. Moim oczkiem w głowie jest teraz Mambo Paradise, mały hotel na zanzibarskiej plaży i czas z naszymi gośćmi. Tłumaczyła. Katarzyna Werner swój hotel otworzyła w ubiegłym roku. Mimo trudów i wyzwań, jakie niesie ze sobą prowadzenie biznesu za granicą, była dziennikarka jest zakochana w tej branży i każdego dnia rozpoczyna dzień z uśmiechem na twarzy. Hotelarz to nie jest łatwy zawód. Jeśli chce się dogodzić gościom i dać im gwiazdkę z nieba, a taką mamy ambicję, to trzeba się napracować. Afryka dodatkowo nie jest łatwym terenem, bo tu naprawdę wiele rzeczy, jeśli nie wszystko, jest zupełnie inne od tego, co znamy w Europie. To, co wspólne w hotelarstwie i telewizji, to to, że jest się ocenianym. I od tej oceny zależy bardzo dużo. Dodała Werner. Choć prezenterka oficjalnie odeszła z telewizji, to zacięcie dziennikarskie nadal jest w niej obecne. Jak wyznała, znane wydawnictwo zaproponowało jej współpracę i napisanie książki. Skromna dziennikarka bardzo ucieszyła się z propozycji, jednak nie jest pewna, czy wie już wystarczająco dużo o hotelarskim biznesie, by dzielić się swoją wiedzą. Póki co, skupia się na gościach na egzotycznej plaży. Thank you.